Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Na wstępie chciałem podziękować za te życzenia złożone przez pana ministra Kalembę i za dobre słowo na temat współpracy z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo jestem w prezydium i rzeczywiście podkreślam, współpraca między nami układa się bardzo dobrze. Ale wracając do tematu, pan minister właściwie w dużej mierze omówił ten problem. Czy ja będę starał się niektóre elementy jeszcze uwypuklić. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polskie rolnictwo rozpoczęło swój nowy rozdział. Krajowi producenci rolni otrzymują płatności bezpośrednie pochodzące ze środków unijnych i krajowych. Wpłynęło to w sposób zasadniczy na poprawę rentowności, a kwota wsparcia z tego tytułu, mówił o tym pan minister, w latach 2005-2012 przekroczyła 86 miliardów, natomiast z sezonem 2013 to będzie ponad 100 miliardów złotych. To jest olbrzymia kwota, która w zdecydowany sposób wpłynęła na pozytywne zmiany widoczne gołym okiem na polskiej wsi. Wspierane są nie tylko jednolite płatności obszarowe, ale od 2006 roku doszła płatność cukrowa, od 2008 roku płatność pomidorów, owoców miękkich i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze kilka dopłat do upraw specjalistycznych. Dodać należy, że każdego roku około 1 400 000 rolników ubiega się o dopłaty bezpośrednie. A jak wyglądał podział środków finansowych z Unii Europejskiej w tych latach? W ramach płatności bezpośredniej i tak zwanego w ramach PROW-u. Płatności bezpośrednie rosły i od 1,26 miliarda złotych w roku 2007, w 2005 do 3 miliardów i 50 milionów złotych w roku 2013. Przypomnę, że taki sposób dochodzenia Polski do większych płatności bezpośrednich został wynegocjowany w czasie rozmów akcesyjnych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i trudno dzisiaj polemizować z tym faktem, tym bardziej, że nie mamy na niego żadnego wpływu, a inna władza prowadziła te negocjacje. A to nawiązanie do naszego serdecznego kolegi Czarka Olejniczaka, który mówił, kto tutaj negocjował i jak zostało wynegocjowane. To jest zaszłość historyczna, nie ma co do niej wracać, bo ona tylko powoduje pewne zwady, a nad faktami trzeba przejść w sposób milczący. Łącznie płatności bezpośrednie wyniosą w tym okresie 15,2 miliarda euro, co stanowi, 53% środków finansowych z Unii Europejskiej dla Polski w tym okresie. PROW w tym czasie otrzymał łącznie 13,4 miliarda i stanowi to 46,8. Relacje te zostały utrzymane dlatego, że wchodząc do Unii polskie rolnictwo wymagało większego wsparcia dla modernizacji tego sektora, gdyż było ono dość mocno, powiedzmy, zapuszczone. Sumując sobie te kwoty, wynika z tego, że Polska otrzymała w latach 2007-2013 28,6 miliarda euro. Jeśli spojrzeć na PROW, to razem ze środkami krajowymi i samorządowymi dysponował kwotą 17,4 miliarda. Jaki jest stan realizacji PROW w tym czasie? Na połowę sierpnia złożonych było, też o tym wspominał chyba minister Kalemba, 6 330 000 wniosków o przyznanie pomocy. Umów zawartych i decyzji wydanych jest ponad 5 241 000. Poziom kontraktacji środków wynosi ponad 87%. I dzisiaj wszyscy malkontenci, którzy mówili o możliwości utracenia znacznej części tych środków finansowych, skulili uszy po sobie, bo nie ma takiego możliwości, aby choć jeden złoty został niewykorzystany i zwrócony do Brukseli. Tak jest, drodzy państwo, nie wszystkim się to podoba, ale taki jest prawdziwy obraz i jest to olbrzymi sukces tego rządu. PROW na lata 2007-2013
ma pozytywny wpływ na całość gospodarki. Odpowiada według analiz za 1,6% wzrostu gospodarczego. Pierwotnie było zakładane, że będzie to około 0,4% wzrostu. Wpływa również na wzrost zatrudnienia, wzrost wydajności pracy i wiele innych wskaźników ekonomicznych. Oczywiście w trakcie realizacji tego programu w ramach potrzeby był on zmieniany, uaktualniany, ułatwiany. Były cztery zasadnicze zmiany. Zmiany budżetu w kierunku zwiększenia środków na cele inwestycyjne. Zwiększono premię dla młodych rolników. Niezmiernie istotna rzecz, z 50 do 75 tysięcy złotych. Poszerzono zakres wspierania inwestycji realizowanych przez gminę, w tym o budowę, modernizację targowisk. W 2010 roku uzupełniono PROF jeszcze o jedno bardzo ważne działanie, przywrócenie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. Wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Skutki tego możemy oglądać dzisiaj, ponieważ nasz kraj nie jest omijany przez różnego rodzaju zjawiska klimatyczne i katastrofy. Polski handel zagraniczny. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi to jeden z największych sukcesów naszej akcesji. Od 2005 roku wartość eksportu wzrosła 2,5-krotnie, z 7,1 miliarda w 2005 do blisko 18 miliardów obecnie. Dodatnie saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi również wzrosło w podobnej wysokości. Obecnie wynosi 4,3 miliarda, a jeszcze pamiętam czasy, kiedy mieliśmy ujemne saldo za poprzedniej epoki. To przykład pozytywnych przemian na polskiej wsi, a konkretnie świadczy o rozwoju przetwórstwa spożywczego, między innymi. Otwarcie europejskiego rynku na polskie produkty rolno-spożywcze to główny sprawca w sensie pozytywnym naszego sukcesu. Parę słów jeszcze na temat rynku zbóż, rynku rzepaku, ale tutaj widzę, że jest to temat dość mocno na czasie w związku z różnego rodzaju protestami. W roku wejścia Polski do Unii Europejskiej wielu z nas utyskiwało, że przyznano nam dopłaty bezpośrednie, tak zwane historyczne, w wysokości 3 ton. 3 ton, tak było, włącznie z rzepakiem. W rzeczywistości niektóre regiony naszego kraju miały plony większe lub zdecydowanie większe, ale było niezmiernie, wiele części Polski miało plany mniejsze i to znacznie mniejsze. Znacznie mniejsze. Także my mówiliśmy o tym, że Niemcy mają plon referencyjny 5 ton, co Francja 6, bo to tak się kształtowało. Nam przyznano, Unia przyznała wtedy 3 tony i dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że to było bardzo prawidłowe i prawdziwe. W tym czasie te plony kształtowały się różnie. Dzisiaj mówi się, że w roku 2013 plon zbóż wynosi 3,70 tony, tak? 3,70 tony. To też nie jest żadna rewelacja, jeżeli patrzymy na skalę europejską. Ceny zbóż od 2005 roku wykazywały wyraźny trend wzrostowy. W roku 2012 i na początku 2013 osiągnęły swojego maksa. Żniwa bieżącego roku to gwałtowny spadek cen i zaskoczenie takie dla rolników. Od 15 do 40% spadły te ceny. Aktualizując średnioroczne ceny zbóż na lata 2005-2013, trzeba stwierdzić, że ceny te zwiększyły się 2 lub nawet 3-krotnie. Mimo obecnych niższych cen zbóż uważam, że od roku 2011 przez rok 2012 i do drugiego kwartału 2013 roku ceny zbóż były na tyle wysokie, że często decydowały o zaniechaniu produkcji zwierzęcej. Dzisiaj rynek krajowy zbóż został bardzo ściśle powiązany z rynkiem światowym, zarówno zbóż i rzepaku, i dlatego będzie podążał, to nasz krajowy rynek jest tak ściśle uzależniony od rynków światowych, że nie możemy się spodziewać jakichś dziwactw. Jeżeli rynki światowe będą reagowały pozytywnie, to i my będziemy reagowali. Podobna sytuacja jest, nie będę już mówił ze względu na brak czasu, na temat rzepaku. Tutaj to było jeszcze większe, powiedziałbym, przegięcie, bo cena 2000 ponad w roku ubiegłym za rzepak wywołała w producentach to, iż słyszałem, że w tym roku cena powinna być
w okolicach 2,5 tysiąca. Niestety, odwróciło się wszystko. Ceny rzepaku poszybowały na dół, jest wielkie rozczarowanie i to wszystko. Podsumowując, już sekundę panie marszałku, podsumowując okres od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to lata, w których następowała poprawa dochodów rodzin rolniczych. I tutaj na przykład dochód rozporządzalny, bardzo istotny, mówiący o tym, ile można w ciągu miesiąca wydać na jednego mieszkańca gospodarstwa. To jest obecnie 1000, prawie 100 zł, natomiast w 2004 roku to było lekko ponad 500. Czyli mówimy o dwukrotnym wzroście, ale te wszystkie czynniki inflacyjne spowodują, że to jest jedynie 60%. Praktycznie wszystkie wskaźniki ekonomiczne pokazują, że od czasu naszej akcesji uległy one wyraźnie pozytywnym trendom wzrostowym. Chociaż polskie rolnictwo ma jeszcze obszary, gdzie wygląda źle, to generalnie liczby przedstawione przez pana ministra, no i też przeze mnie, świadczą o dobrym wykorzystaniu czasu między 2001 a 2013 roku przez ten sektor. I tutaj się należą gratulacje, którzy w tym czasie sprawowali władzę, bo wszyscy starali się, aby ten sektor się rozwijał dobrze. Dziękuję panie marszałku. Dziękuję bardzo.